Cześć, zobaczcie, jakie pieczareczki mi wyrosły. Nie wiem, czemu tak mało. Nie, no niby nie jest sucho. Nie wiem, czy w ogóle powinienem to dotykać. Zetnę te dwie. Będą na jajecznicę. No ale pięknie wyglądają, zobaczcie. Zdrowiuszka, ładna pieczareczka. Ja jeszcze zaraz jej tutaj wodą trochę podleję, bo może się już robić sucho. Nie wierzę, żeby tylko tyle wyrosło, ale póki co to tak wygląda. Zobaczcie, jak wyglądają. Bardzo ładne. No, ale te dwie bardzo liche. Tak jakby przestały rosnąć w którymś momencie. Pieczarki właśnie zaniosłem do domu. Co prawda tylko dwie, ale zawsze coś. Te tutaj podlałem. Te tutaj zostały podlane i mam nadzieję, że będą rosły. Jeżeli ktoś ma z Was jakieś doświadczenie z pieczarkami, to dajcie mi znać, bo ja się kompletnie nie znam. Jeszcze bym chciał jakieś grzyby zakupić, ale jeżeli one mają rosnąć tak słabo jak te, to nie do końca. Chociaż te dwie, które wyciąłem, to takie no, ładne, dorodne, ale musi być ich więcej, nie? Żeby to się tak chociaż troszeczkę, nawet nie musi mi się opłacać, ale niech wychodzi mi blisko zera, czyli niech mam tą satysfakcję, że je sam wyhodowałem. Niech na tym nie zarobię, no bo nie zarobię, bo ja je sam zjem, ale chciałbym po prostu sobie uchować swoje grzybki. Dobra, bo tutaj jest coś, co chcę Wam pokazać. A mianowicie. Albo poczekajcie. Otworzę to Wam pokażę. O! Będziemy zakładać ochronki przeciwko myszom na wylotki. Kurde, jakieś długie się wydają. Czy to ma. Czy to jest dłuższe niż ja myślałem? Nie wiem. Mamy ich tutaj chyba około 60 sztuk. Tak one wyglądają. I za chwilę idziemy parę przykręcić. Zobaczymy, jak one pasują. Ja chcę w tym tygodniu ściągnąć wszystkie podkarmiaczki, założyć korki. No i oczywiście założyć tak zwane mouse guard na wylotki. No, żeby zapobiec tym myszom, bo pchają się niesamowicie do uli. No i dobra. Przystępujemy do pierwszej kraty na wylotek. Myślę, że coś takiego. Ona ma tutaj przewiercone dziurki, ale oho, już się pszczoły wkurzają. Ale ja się chyba przez nie nie przewiercę, bo wkręty mam dużo większe niż ta dziurka, ale sprawdźmy. Spróbuję. No, pszczoły już wychodzą. Nie to, co chciałem. Ja to prawdopodobnie będę musiał przywiercić dosłownie może. A nie, da się. Da się i spróbuję zrobić to tylko w dwóch miejscach. Wtedy powinno iść szybko. Wciąż powinno być skuteczne. Przywierciłem, z tym, że jest problem, bo muszę dosunąć jeszcze ul. O kurczę, one go przykitowały już. No ale dobra, swoją funkcję powinno spełniać. Pszczoły powinny mieć bardzo łatwe wejście i wyjście do ula. Nie powinny się zatkać umarłymi pszczółkami. Ale jakby to się dopiero okaże. No, nie za szczęśliwe. Ale tak myślałem. Mam tego do założenia całkiem sporo. Tutaj jest kolejny ul, do którego muszę to założyć. Na długość są w sumie, na szerokość są dobre, na długość, na szerokość, jak zwał, tak zwał, widzicie, idealne. Ktoś to w końcu wymierzył. O, patrzcie, tylko stukłem i już pszczoły. Dzisiaj bardzo ciepło. Dziś już mamy listopad, połowę listopada, ale pszczoły dzisiaj były na przykład bardzo, ale to bardzo aktywne. Ja sobie je poprzykręcam, jak już nie będę nagrywał. No, patrzcie, tutaj jest czarno wręcz. Sobie zatkam wkręty. Wiertareczka. Zobaczmy, założymy kilka korków. Pokażę Wam,
jak ja załatwiam sprawę z tymi podkarmiaczkami. Muszę tylko znaleźć korki gdzieś. No i dobra. Mam korki przygotowane, znalazłem. Tutaj mamy parę pszczół, szybko wkładam. Korek dociśnięty, patrzcie, ten korek ma taki stopień, jak tutaj widzicie. No i czy tam będzie leciała woda, tego nie wiem. To się okaże, ludzie to robią, działa, więc ja mam nadzieję, że u mnie też zadziała. Wiecie, ja już to robię dosyć późno. No, uciekajcie pszczółki, dobra, uciekły. Ja już to robię dosyć późno, bo to jest dosyć późna pora roku, ale ja też późno karmiłem te pszczoły. No i jakby nie za bardzo jest wyjście. Ło, tutaj to szał. Patrzcie, co tutaj się dzieje. To są te, które przykręcaliśmy im wylotek. Trzeba pogonić pszczółki. Dobra, udało się. Te powinny sobie bez problemu odlecieć. I tak teraz na każdym ulu. Później pomysł jest taki, żeby ściągnąć. Już tutaj jedną ręką to robię, tak średnio się to robi. Ale pomysł jest taki, cholery os, wszystkiego się topiły, jak się karmiło. Na razie wiaderko w wiaderko, one będą bardzo mało miejsca zajmowały, jak widzicie. Więc wiaderko w wiaderko, pokryweczka w pokryweczkę, później to trzeba będzie umyć. Trzeba będzie to umyć jeszcze w tym roku i później przed podkarmianiem w przyszłym roku. Tak, żeby to było w miarę czyste, no bo jednak one bardzo szybko szczernieją. Chociaż nie jestem zdziwiony, bo nie szczerniały. Niektóre widziałem, już były czarne w środku. Gdzieś ten cukier chyba się zaczął psuć, tam też był inwer, tam był cukier, tam były różne mieszanki. O, jeszcze sobie tutaj ściągniemy pokrywkę. I ściągamy pokrywkę, zakładamy tutaj. I tutaj wiaderko w wiaderko. I spoko, bo takie podkarmiaczki, pojemność 5 litrów, a zajmują miejsca, jakby nie miały nic. O, tutaj kolejne zrobimy. Wkurzanie pszczół o tej porze roku to nie najlepszy pomysł, ale kurczę, no nie do końca jest wybór. Ja po prostu to robię po pracy, jak tylko mogę. A robienie jedną ręką to jeszcze gorszy pomysł. Tak czuć, że gdzieś ten cukier sfermentował w tych podkarmiaczkach. Właśnie teraz poczułem. A tutaj mamy ostatni korek. Zaraz muszę ich znaleźć, tych korków więcej. No i uciekać pszczółki. Uciekać. No dobra, chciałem je wepchać, ale tylko więcej ich wyjdzie, jak je wepcham. Dobra, i coś takiego, i one tak mają zostać do przyszłego lata. Więc założenie korków na wszystkie ule. I założenie tych krat. Kraty całkiem spoko, fajna opcja. Mysza się przez to nie przeciśnie, pszczoła leciutko przejdzie bez najmniejszego problemu, z pyłkiem, bez pyłku. Pewnie i nawet wiosną nawet trucień wyleci. Tutaj będę musiał się za to zabrać dwoma rękoma, nie ma innej opcji. Daję sobie na to czas do końca tygodnia, na założenie wszystkich, na ściągnięcie wszystkich podkarmiaczek i założenie tych ochraniaczy od myszy. Tutaj jeszcze pójdziemy do naszej rójki. Dlaczego chcę do niej pójść? Rójki jakby nie nadążyłem podkarmiać. Tutaj, no tutaj mam dosłownie resztkę inwertu, ale chodzi o to, że rójki nie nadążyłem podkarmiać, bo po prostu czas mnie tak ograniczał, że nie było kiedy tego robić. I dałem mi tutaj parę dni temu taki dosyć duży blok ciasta na górę. I zobaczmy oparcie. No, prawie wszystko znikło. Ale tak myślałem, że wyjedzą całkiem sporo. Zdążą wyjeść zanim wyschnie, bo takie ciasto nieprzykryte. Najlepiej takie ciasto założyć i tą folią spożywczą zawinąć od góry. Wtedy może leżeć nawet do wiosny. Ale ładnie pobierają, widać. No zobaczymy, czy ta rójka przeżyje. Pamiętamy, z kiedy jest ta rójka.
Jak nie, to zajrzyjcie na moje filmy na kanale troszeczkę wcześniej, dosłownie troszeczkę wcześniej i zobaczycie. Ale jest to bardzo późna rójka. Ona dostała kwasem szczawiowym, też została przeleczona jakiś czas temu. Jeszcze w okresie bezczerwiowym, bo matka była w tej rójce nieunasienniona, więc był taki dosyć dłuższy okres bezczerwiowy. Tutaj naprawdę te pszczoły nie zdążyły się jakoś mocno rozbudować. Przed nimi teraz ciężkie miesiące. Zobaczymy, czy im się uda. Ale jest to... Normalnie bym ich nie brał, ale jest to jako eksperyment. Jedni mówią, że przeżyją, drudzy, że nie. To się okaże już wkrótce. Przekonamy się o tym już na pewno w jakichś najbliższych odcinkach. No, najbliższych odcinkach nie. Przekonam się o tym wiosną. Nie wcześniej niż wiosną. Tutaj z ciekawości sobie zajrzymy do dosłownie kilku uli. Jak one tam wyglądają. Patrzcie, jest dosyć duża wilgoć na daszkach, pod daszkami. A tutaj, gdzie jest korek, nie ma. Wilgoć idzie przez te listewki, się domyślam. Tutaj jest taki nieduży ulik. Pszczoły jeszcze takie niemocne, jakoś skłębione. No dzisiaj to już było kilkanaście stopni. Więc całkiem ciepło. Tutaj mamy na dwóch pierwszych węzę i dopiero później mamy pszczoły. No ale wygląda na to, że mają się dobrze. Pasków wszystkich nie wyciągnąłem, bo tutaj jest masakra. Patrzcie, co się z nimi dzieje. Rwą się na strzępy. Ciężko jest cokolwiek z tym zrobić. Zobaczmy jeszcze tutaj do jakiejś uli. Znaczy pciocha. Wiem, że zaraz ktoś mnie zjebie, że zaglądam do uli. Ale chcę, to zaglądam, nie? Kurde, niektóre jest ciężko oderwać. O, tutaj ten się oderwie. Bo już się oderwał. Tutaj też ich nie jest tak dużo, nie? Ale mamy nadzieję, że przezimują. Nie wiem, czy oderwę tutaj. To jest chyba taki najsłabszy, nie? O, tak. Oj. Bardzo ciężki daszek. One namoknięte są niektóre. Patrzcie. No, tak to wygląda. Patrzcie, osy na wylotku walczyły z tymi osami do samego końca. Jeszcze się pojawiają osy. Jeszcze czasami je widzę. Tutaj z tych nie mogłem ściągnąć. No ale ja lecę z resztą wiaderek. No jak to ogarnę, zabiorę wiaderka koło domu. Dzisiaj przemyję. Mam zamiar je dosłownie przepłukać. Przepłukać, wsadzić jedno w drugie, gdzieś przy baraku nawet na zewnątrz schować, tak żeby po prostu sobie były. No i one po prostu do przyszłego końca lipca, sierpnia będą sobie czekały. No, jeszcze troszeczkę zostało do zrobienia. Już nawet prawie posprzątałem w końcu pasiekę. Pokażę wam już efekt końcowy za kilka dni. Jeszcze zostało kilka beczek, parę wiadereczek. No i będzie praktycznie wszystko posprzątane. Ule będą gotowe. Ule są już gotowe tak naprawdę do zimowli. Teraz zostawiam je w spokoju. Następną rzeczą, jaką będę robił, to końcówka grudnia, odmianie kwasem szczawiowym. Kilkukrotnie prawdopodobnie, jeszcze się upewniam, czy to dobry pomysł, ale prawdopodobnie tak zrobię. A więc kilkukrotne odmienie. No i później prawdopodobnie do lutego, do marca nic nie będę robił. W lutym prawdopodobnie podniosę kilka uli, żeby sprawdzić, czy jest jakiś ciężar, czy one coś tam jeszcze mają. Będę podnosił daszki i zaglądał ewentualnie którymś tam. Trochę ciasta mam, więc tam wrzucę trochę ciasta pod daszek i to wszystko. Oczywiście jakieś tam filmy jeszcze zrobię.
Jest parę rzeczy do przygotowania. Daszek całą zimę mogę otworzyć. Mam znajomych, którzy otwierają daszki całą zimę, sobie zaglądają. Nic się nie dzieje takim pszczołom. Tak więc powinno być dobrze. Tak więc to będzie chyba na tyle. Więc pszczoły gotowe do zimowli. Teraz tylko czekać do marca. W marcu zacznie się powoli sezon. Zależy jeszcze od tego, jaka będzie pogoda, ale marzec zwykle w Anglii to już taki jakiś tam zaczątek, kwiecień może być już nawet ostro. Znaczy można liczyć już nawet na rójki. No a maj to już Saigon, nie? Wiecie jak to jest, maj najciężej przetrwać. A później nadchodzi czerwiec już te rójki powinny spowolnić. Największa walka, jaka mnie czeka, to oczywiście walka ze stanami rojowymi. A wszystko inne powinno być dobrze. Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy niż ten, że będą jakieś porządne zbiory miodu, że plany wszystkie, które mam przygotowane na przyszły rok się powiodą, to znaczy tworzenie odkładów, hodowla matek, no i zebranie jak największej ilości miodu się powiedzie. Dobra, ja nie będę już przedłużał. Skończę ten odcinek na dzisiaj. Za parę dni Wam puszczę jakieś nagranie, jak wygląda pasieka taka przygotowana u mnie, przygotowana do zimowli, posprzątane dookoła, mam nadzieję, że będzie. Chciałbym jeszcze podkosić gdzieś trawę, bo gdzieniegdzie trawa jest troszeczkę za wysoko. Tak więc chciałbym jeszcze to zrobić i żeby po prostu te ule były tak, wiecie, nie były w tym mokrym, bo ta trawa będzie całą zimę, tak jak na przykład tutaj Wam pokażę. Widzicie? Jest troszeczkę, moim zdaniem jest troszeczkę za wysoko. Ta krata też, ta trawa też idzie w kratę, po siatkę, w dennicy. Więc tak nie za dobrze. Chcę tego uniknąć. No i będę musiał coś z tym zrobić. Zobaczę, jakoś rozwiążę ten problem. Fajnie, jakby ule były wyżej, no ale nie mogłem sobie na to pozwolić. Miałem palet tylko tyle, ile miałem, więc inaczej tego nie obejdę, bo mógłbym postawić paletę na paletę i zapobiec temu. Miałem truć myszy, ale nie będę musiał, jeżeli założę te kratki na wylotek, to trucie jakieś trutki pod paletami i tak dalej. Mogę o tym w sumie chyba zapomnieć, nic się nie powinno wydarzyć. Nie powinno się przegryźć przez ul, chociaż mogłyby, bo styropianowe ule, więc wszystko możliwe. No i dobra, to co, ja kończę. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!